Cześć, dziś będziemy przerabiać mojego Apexa. Będziemy dokładać do niego DJI O3 Air Unita. Co nam będzie potrzebne? Wydruki, w tym wypadku z TPU. Projektowałem coś takiego, wzorując się na gotowym projekcie z Thingiverse'a. Tylko musiałem narysować go od samego początku sam, bo niestety ja mam ramkę HD, a cały gotowy plik jest pod zwykłą ramkę. One się różnią plejtami z tyłu. Jest troszeczkę szerzej od... Tu mamy zwykłego Apexa. Tu mamy HD. Jest troszeczkę dłuższy ten plejt. Górny i dolny. I szerszy. Więc on sobie tu będzie tak w tym wydruku, mocowaniu siedział. Testowałem, fajnie wchodzi. Dosyć ciasno. Więc powinno być stabilnie, a przy tym dużo nie waży. Co tu mamy jeszcze? Wydruk pod antenkę, też mojego projektu. Jak będziecie chcieli, to wam udostępnię pliki pod filmem. Ja dosyć często latam na bando, więc lepiej mieć osłonięte, nawet kosztem wagi, silniki, troszeczkę wagi dochodzi. Tutaj mamy włącznik od LEDów. Oto jest ten Apex mało latany z LEDami. Jako drugi zastępczy był używany. No a teraz mam nadzieję, że się to zmieni. Co jeszcze? No, tutaj mamy gotowy też projekt z Thingiverse'a. Dosyć ciekawy mi się wydał, więc nie rysowałem swojej wersji. Mamy fajny zderzak, myślę, że będzie fajnie chronić tą kamerę. Niestety tutaj oryginalne słupki, wchodzi ta kamera tutaj, ale jest bardzo ciasno, praktycznie dotyka tutaj tej obręczy i boję się, że wibracje mogą powodować, bo on tu ma żyroskop i nie będzie to fajnie działać, nie? Po prostu zamiast słupków zastosuję takie długie śruby utwardzane. Myślę, że są twardsze niż te słupki aluminiowe. Jak można zobaczyć po ostatnim crashu, słupek w Apexie się lekko zgiął. Mam nadzieję, że tutaj wytrzyma to. Nie będę musiał często zmieniać tych kamer. Jakieś części dostępne będą, chociaż soczewki do nich. Miejmy nadzieję. Czas pokaże. Tutaj będzie wchodził nadajnik. Znaczy, przepraszam, odbiornik. Pomiędzy słupki. O nic, nie przedłużam. Zabieram się za składanie. Miłego oglądania.